Moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i witam wszystkich tych, którzy chcą oglądać, obejrzeć ten film. Ten film znów będzie wstrząsem dla tych, którzy zapatrzeni są w telewizor i w gazety, te, które w media sprzedajne, ubezwłasnowolnione, które są w Europie i po prostu nie otrzymują informacji takich, tych prawdziwych, które się dzieją poza tym głównym nurtem okrzykiwania nas, tak powiem. Dlatego, że dalej mamy tutaj najazd na państwo islamskie i na to, co się dzieje. A oczywiście nie powiedziano nam w głównych mediach, że bułgarska dziennikarka odkryła całą tajemnicę państwa islamskiego i tutaj ujawniła tajny przerzut broni lotami dyplomatycznymi do islamskich terrorystów w Syrii, w cudzysłowie terrorystów oczywiście, w ramach tajnego programu amerykańskiej agencji CIA i innych agencji wywiadowczych. Okazało się, że broń otrzymują pod ścisłą kontrolą CIA państw europejskich, więc wszystko to, co zbudowano tam w tym państwie islamskim, no było pod kontrolą służb wywiadowczych krajów, które rządziły, tak, czyli Ameryki i tutaj Wielka Brytania, Turcja i tak dalej, czyli cały ten pakt NATO z użyciem krajów tutaj środka Europy, aby ich dozbrajać i aby rozsypać całą tą strefę morza, czyli przy Morzu Śródziemnym, Afryki. Po co? Mówiłem o tym kilka lat temu, że jest plan, który zakłada właśnie, kiedy anomalie pogodowe będą takie, jak widzimy, czyli kiedy trzeba będzie ewakuować, trzeba było ewakuować 2 miliony ludzi z Teksasu, teraz 6 milionów ludzi z Florydy, kiedy Yellowstone może się trząść, wtedy Amerykanie będą szukali sobie miejsca dla siebie. No i idealne miejsce, takie, które, gdzie oni mogą być zwolnieni od tych wszystkich anomalii pogodowych, no to Afryka przy Morzu Śródziemnym. Mówiłem o tym i teraz to się wszystko pięknie potwierdza. Dokładnie tam rozsypali każdy kraj. Tunezję, Maroko, Libię, Egipt i tak dalej, czyli szli aż tam do Syrii. Szli tak po prostu, żeby w tych krajach mogli zamieszkać. Mało tego, mieszkańcy, czyli właśnie ta młodzież, ci mężczyźni, nie buntowali się, bo to oni mogą spowodować bunt, że będą Amerykanów wypierać, bo wiadomo, że nie darzą ich sympatią, więc tych wszystkich, którzy mogliby się zbudować, którzy mogliby chcieć walczyć, to wsadzono do państwa islamskiego, a potem zdeportowano, jak ja to powiem, za amerykańskie pieniądze i nie tylko amerykańskie, bo i unijne pieniądze, i wiadomo, że wszyscy w tym uczestniczyli, automatycznie do Europy. I mamy tutaj uchodźców Europy, no i Angela mówi, że jeszcze w ramach wiązania rodzin milion uchodźców tutaj przyjdzie. Tak naprawdę nikt nie wie, ile tych uchodźców jest, nikt tego nie policzył, bo nie było mowy o liczeniu, aby nie straszyć liczbami. Natomiast cały czas to trwa, tak? I dopiero teraz te kraje jak Włochy czy Grecja budzą się, bo widzą, że do czegoś to zmierza, tak? Ale na pewno nie do tego, żeby oni istnieli. Kolejny proces, bardzo ważna informacja, która wypłynęła we wrześniu, o której też mówiłem w styczniu już i w tamtym roku, że projekt NWO, Nowy Porządek Świata, zakładał jedną walutę i rząd światowy. Oczywiście dla tych, którzy ugrzęźli w teoriach spiskowych, oni, dla nich jest to coś strasznego i tak dalej, czyli tak samo jak ugrzęźli w harpach, w blubimach i tak dalej, że to wszystko działa, że oni tworzą te huragany, tylko jak to słyszałem ostatnio, tworzą huragany, tylko nie panują nad tym, gdzie on uderzy. To dopiero absurd myślenia, ale te komputery nasze, czyli te rozumy ludzi zaprogramowanych na strachy, na lęki, na obawy, na depopulację, na teorie spiskowe, tak działają, że oni powielają ten absurd, nie widzą rzeczywistości. Potrafią stworzyć huragan, a nie potrafią zapanować, gdzie on pójdzie. No, potrafią go rozkręcić, a nie potrafią skierować gdzie indziej. To tak jakby powiedzieć, że drwal potrafi ściąć drzewo, ale nie wie, gdzie ono poleci, czy na niego, czy nie na niego. No, niestety, ludzkie umysły są bardzo ułomne, jak mówiłem, jest to komputer biologiczny w tych moich filmach i one tak działają. Jaki plik wgrany, tak on będzie myślał i tak on będzie działał. Skoro wgrany jest plik strachu i plik depopulacji ludzi, plik na te wszystkie teorie spiskowe, o których mówiłem, że to bzdura, po prostu zostały one wprogramowane ludziom i niestety smutne jest to, że bardzo dużo tych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, tak się zaprogramowało na ten strach, że te umysły nie działają i teraz trzeba pomagać im wyjść z tych wszystkich strachów, lęków, które są koło nich. A tak naprawdę też ten komputer biologiczny zaprogramowany na lęk, strach dopuszcza tą ciemną stronę do siebie. No i tutaj kolejny program, z którym się teraz spotykam bardzo często, że nikt mi nie pomoże, Bóg mi nie pomoże, bo Bóg jest słaby, bo ciemność jest mocniejsza. No, ale to nie szatan tworzył ziemię, wszechświat, ciebie i wszystkich innych, nas, tylko Bóg.
Więc jak on może być słabszy od szatana? Kolejny program w komputerze, który trzeba zresetować. No i wydarzenia na Ziemi mają resetować te programy, które mamy, a takie programy, takie kanały jak mój i wiele, wiele innych pokazują alternatywne wiadomości, które wcześniej zostały nam pokazane, a potem zostają potwierdzone wydarzeniami w rzeczywistości. Na tym polegają przepowiednie, że podpinamy się pod pole informacji na Ziemi, widzimy, że coś będzie tworzone, mówimy o tym wcześniej, no i potem wychodzi to, tak jak tutaj z tą bułgarską dziennikarką, która dokładnie udowodniła to, co mówiłem kilka lat temu i jeszcze w styczniu zacząłem mówić o tej piramidzie finansowej. Na czym polega nowy porządek świata? Nowy porządek świata polega na tym, że będzie jeden rząd, jedna waluta. Rząd składający się z przedstawicieli wszystkich krajów. Po co? Po to, że powiem tak, przejdę w drugiej części filmu dla obudzonych. Po co to się robi? Teraz zostawię ten film dla tych, którzy po prostu są przyspawani do wiadomości w telewizji. Chodzi o to, że Rosja, patrząc na to, jak dolar walczy z euro, jak Europa została rozsypana i dalej jest rozsypana całymi tymi absurdami. Ameryka, Trump składa Amerykę po to, żeby udowodnić, tak jak Wielka Brytania, że potrafi rządzić, że gwarantuje jej stabilność ekonomiczną. Ale patrzymy na to, co się dzieje z pogodą. Pogoda pięknie pokazuje ludziom, że nie ma znaczenia, z której jesteś religii, jak się nazwiesz. Pogoda zalewa domy wszystkim. Wszystkim porówno. Nie ma wybranych i wybrańców. Bóg jest jeden i my jesteśmy dziećmi jednego Boga. Więc jeżeli ktoś się uważa, że będąc jakiejś religii za wybrańca i za tego, który ocaleje w tak zwanej apokalipsie, której oczywiście nie będzie, no to patrząc teraz na wydarzenia takie, które są w Stanach i we Włoszech i w Hiszpanii i tak dalej, no w Polsce też widzieliśmy, że jesteśmy pod takim patronatem, powiedzmy, religii katolickiej, no a stało się to, co się stało, tak? Do tego Portugalia, ten upadek tego drzewa, wiele wypadków samochodowych, autobusowych, kiedy ludzie jadą pielgrzymi, jadą na pielgrzymkę, tak? No i tutaj powinni być pod specjalnym patronatem tego Boga w trzech osobach, a niestety dochodzi do wypadków i dochodzi do takich dziwnych zjawisk. Te zjawiska nie są dziwne. To kłamstwo tych podziałów na religię ma spowodować teraz, w tych czasach ostatecznych, ma być wprowadzona jedna prawda. Prawda o tym, że wszyscy pochodzimy od jednego źródła i wszyscy jesteśmy dziećmi Boga tego samego. A nie tego w trzech osobach, nie Shiwy, nie Allaha i nie podzieliliśmy go na wiele nazw i się kłócimy o Jahwę, który jest lepszy. Dokładnie to będzie nam udowadniane i to mówiłem 4 lata temu, jak zaczynałem w ogóle tworzyć bloga i zaczynałem swoją przemianę duchową. I bardzo się z tego cieszę, że teraz jest to układane. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wszyscy mają tak samo zalane domy i materię, o czym myślą? Myślą o tym, co jest właśnie wartością na Ziemi. O samej Ziemi, o wodzie i o jedzeniu, a nie o pieniądzach, akcjach, domach, samochodach, którymi się dowartościujemy. I po to są te anomalie, zjawiska pogodowe, aby ludzie zrozumieli, co naprawdę ma wartość. Wartość ma ich życie, energia boska, która w nas jest. Ona, żeby żyć, żeby właśnie ta energia boska mogła w nas podróżować, zwana duszą u nas, no to mamy ciała fizyczne. Ciała fizyczne transformują energię poprzez jedzenie, poprzez pobieranie z wody. Jeżeli wreszcie dojdzie do nas, że mamy się skupić na tym, aby to jedzenie było zdrowe, aby ta woda była zdrowa, aby nasza planeta była zdrowa, a nie na dążeniu mieć więcej i więcej, to wtedy to wszystko się uspokoi. A tak będziemy patrzeć na to, co zostało przepowiedziane. I teraz początek NWO. Na czym polegał? Miał polegać na tym, że będzie jedna waluta i jeden rząd. Jedna waluta została właśnie stworzona przez Rosję, Chiny, Indie, Brazylię i RPA. Czyli oczywiście o tym nie ma w głównym nurcie wiadomości. Między tym, czym ludzie się zajmują, czyli walce Polska, Unia, USA, dolar, euro, pan Władimir Putin po cichutku, spokojnie z tymi państwami zawiązał sobie sojusz gospodarczy i mówi oficjalnie, że w tym sojuszu powstanie nowa waluta. Nowa waluta, która obejmuje na wstępie 3 miliardy ludzi. Bo kiedy dodacie ilość mieszkańców Chin, Indii, Brazylii, RPA i Rosji, okazuje się, że 5 państw, do 5 państw
trafi waluta, którą będą się posługiwali 3 miliardy ludzi. No, to o czym świadczy? Świadczy o geniuszu Władimira, o tym, jak on to wszystko rozgrywa, o tym, że nie trzeba żadnej trzeciej wojny światowej, aby zmienić świat, że wystarczy zrozumieć, co trzeba zrobić, aby ten świat zaczął iść do przodu. I to, co mówiłem o tej piramidzie finansowej w styczniu, że będzie się tworzyła między właśnie Rosją, Chinami i USA i reszta państw do tego dojdzie, właśnie zaczęło się tworzyć. Powiecie mi, ale nie ma tam USA. Są. Tylko, że Trump nie może, pan Donald, oficjalnie powiedzieć tego, co powiedział na G20. Że oni do siebie dzwonią, że oni wszystko ustalają. Widzieliśmy tą zażyłość, mówiłem o tym, jak Putin i Donald Trump oszukali, powiedzmy, świat, Europę, Polskę, a tak naprawdę nie oszukali. Oni układają ten świat w tą nową strefę, w ten tak zwany nowy porządek świata, te nazwy zostały tak przekłamane. Więc to, co mówiłem rok temu, te filmy o NWO, teraz się sprawdzają. Nie trzeba żadnej trzeciej wojny światowej, aby do tego doszło. Natomiast to się dzieje na naszych oczach. Oni mówią oficjalnie, te pięć państw, o kryptowalucie, którą stworzą w ciągu niby 3 lat, mówię niby, dlatego że będzie to wiele szybciej, która spowoduje, że 3 miliardy ludzi będą posługiwali się jedną walutą. Co z pozostałą 4, tak, bo gdzieś tam tyle nas jest, koło 7 miliardów. No dokładnie teraz, kiedy patrzę na Unię, to pół miliona ludzi. Kiedy patrzę na USA, 300 z groszami, milionów ludzi. No w tym momencie, kiedy widzimy 3 miliardowy układ, no to trzeba teraz wszystko to resztę porozbijać, aby dołączyła reszta do tego układu, który już się zawiązał 4 września. I dokładnie to jest pokazane nam, że tak zwany nowy porządek świata jest tworzony. Oczywiście było to wszystko zaplanowane o wiele szerzej, tak jak mówiłem, 2 lata temu, 3 lata temu, napisałem na swoim blogu. Na czym polega teraz wiadomości dla ludzi obudzonych? Kochani, wiecie o tym doskonale, że nie jesteśmy sami na planecie. Po tym, jak odkopali mumie w Nazca, mumie istot pozaziemskich, wiemy, że były na Ziemi i nigdy nie byliśmy sami. Właśnie na tym polega geniusz Biblii, że w księdze Ezechiela, Henocha są statki kosmiczne, których Joseph Brumnich zbudował pojazd kosmiczny. Te opisy w Wedach, mnóstwo opisów i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo dowodów na istnienie UFO, na istnienie istot pozaziemskich. Oczywiście wypierają to komputery biologiczne ludzi, czyli rozumy tych, którzy po prostu zostali tak zaprogramowani, czyli wgrano im plik, jesteście sami, pierwsi po Bogu i tak dalej, czyli te kłamstwa, które gdzieś tam idą z Biblii i z innych religii. Więc automatycznie teraz zostało to pokazane, że nasza cywilizacja, czyli ludzkość, powinna po prostu dojść do porozumienia, czyli my ludzie, nie na podziały, tylko do porozumienia, po to, jeżeli pojawią się między nami ludzie z kosmosu, czy istoty z kosmosu, jak to nazwiemy, bo są i humanoidalni, bardzo podobni do nas, zresztą mówiłem na moim kanale, jest mnóstwo rozmów z tymi istotami, przedstawiają się po kolei, aby nie było potem takiego szoku. W tym momencie nie będą latać od Polski do Stanów, do Unii i do Rosji i będą rozmawiać z wieloma rządami, aby po prostu się z każdym dogadać i w końcu powiedzą, Boże, jak tu wszystko jest podzielone. Z czym oni idą do tego kosmosu? Podziały, kłócą się, wojny o pieniądze, o złoto. Gdzie tu jakiś sens? Gdzie tu jedność? Gdzie tu miłość? Jeden Jezus przyszedł, mówi do nich, szanuj bliźniego swego. Drugi przyszedł, mówi, jesteście wielowymiarowymi istotami, możecie podróżować w świecie astralnym i tak dalej. No przesłano im wszystko, całą prawdę, a oni dalej się kłócą. Dalej się dzielą, dalej chcą się mordować w imię dziadka, w imię za komunę, za to, że ten jest czarny, ten jest biały, ten jest żółty. No kompletny absurd. I ten absurd trzeba zmienić. Właśnie kiedy oni patrzą na nas i widzą ilość podziałów na Ziemi, no to robią jedną rzecz. Panują nad pogodą, żadne harpy nie działają. Wszystko, co się odbywa na Ziemi, jest pod kontrolą istot od światła, które po prostu patrzą na to wszystko, jak mówię, pod okiem, pilnym okiem Boga. I dokładnie dopuszczane jest to, co ma być dopuszczone. I w tym momencie, skoro będzie jedna waluta, jeden rząd, który reprezentuje całą ludzkość, to, co się dzieje już na naszych oczach, co powstało właśnie w tym miesiącu, mówiłem, że to będzie miesiąc wstrząsów ekonomicznych, politycznych i dokładnie ten wstrząs jest. Oczywiście główny
niestety główna telewizja tego nie pokazuje, bo wtedy system by nie przetrwał, to automatycznie teraz oni to tworzą. Tworzą po to, aby w momencie, kiedy będzie już wiadomo, że nie jesteśmy sami na planecie, kiedy będą się mogli zmanifestować w latach 21-28, bliżej 28, jeżeli będziemy tak wolno odrabiać lekcje, to automatycznie wtedy ich jakby przyjaźń do nas będzie w jednym gronie liderów światowych. Nie trzeba będzie pokazywać żadnych podziałów, bo wszystko będzie już ułożone pod jedność. I ja tutaj nie widzę kompletnie żadnego upadku USA, czy upadku Unii, jak to mówią, czy jakiejś apokalipsy, czy III wojny światowej. Nie, widzę transformację, która teraz jest przeprowadzona przez tego, który przyjął ultimatum. Mówiłem o ultimatum obcych i pisało o tym inne medium. Wtedy ludzie się śmiali, bo to był rok 2014, gdzie w tym momencie wydarzenia na świecie nie potwierdzały tego, co ja wtedy tam pisałem w komentarzach. W tym momencie jako Aaron Jasnowic udzielałem się w tych komentarzach i przygotowywałem już część ludzi, która była na tym kanale, ponieważ byli bardzo dużo dzieci Indygo tam komentowało, bardzo dużo ludzi obudzonych było tam, dusz, które szukały wiadomości, szukały swojej potwierdzenia swojej odmienności, oryginalności. Wiele z nich jest moimi dobrymi znajomymi teraz i wymieniamy się spostrzeżeniami i tym to obserwujemy. Więc wtedy był ten artykuł o ultimatum obcym. I kto go przyjął? Mówiłem, że przyjął go tylko Władimir Putin. I to on będzie liderem i będzie strażnikiem pokoju na ziemi. I to on będzie przygotowywał ziemię pod tak zwaną przystań. Czy to się komuś podoba, czy nie, to się dzieje. Zamknął wojnę w Syrii. Zamknął dwa razy próbę wywołania III wojny światowej w Europie. Mówiłem o tych filmach, więc nie będę o tym powtarzał. Pilnuje teraz tego porządku. Został odizolowany, czyli embargo nałożone przez Unię, tak, i przez USA spowodowało, że dogadał się z całą Azją, dogadał się z Ameryką Południową, z Afryką, jak widzimy, i stworzyli sojusz dla 3 miliardów ludzi. Czyli dokładnie ta jego zmiana poprzez tą chorobę i poprzez przyjęcie ultimatum, poprzez zmianę w 2013-2014 roku spowodowało, że on wprowadza świat razem właśnie z innymi państwami, wprowadza świat na poziom przystani. I dla tych wszystkich, którzy dalej żyją tymi teoriami spiskowymi, nie będzie żadnej depopulacji ludzi. Dlatego, że kiedy rozmawiałem ostatnio z wieloma istotami, ich dusze przekazują mojej duszy informacje, tam jest pięknie pokazane, że nie sztuką jest przeprowadzić 500 000 ludzi obudzonych. To nie żaden sukces dla światła. Sztuką jest przeprowadzić 7 miliardów ludzi, wszystkich, którzy żyją na Ziemi. I dlatego te wszystkie zjawiska atmosferyczne, które widzicie, mają spowodować, że ludzie wyjeżdżają z domów, wracają, no jest sprzątanie albo jest zmiana. Po co ja mam wracać tam, gdzie co ciągle jest to zagrożone? Mogę się przenieść gdzie indziej, jak się przenoszę. To już wiem doskonale, że nie mój dom i nie mój samochód stanowi moją wartość, tylko moje życie. Cieszę się, że przeżyłem. I dlaczego anomalie pogodowe nie są takie jak tsunami, że może 250 tysięcy osób zostać odprowadzonych? Dlatego, że nikt nie zakłada teraz apokalipsy. To zakładają istoty, które podłączone pod tą ciemną linię przepowiedni straszą nas, tak, trzecią wojną światową i tak dalej. Tutaj mamy zupełnie coś innego. Mamy, tak naprawdę są dwie linie jasnowidzenia. Linia ciemna, gdzie ktoś w sobie jakby jest w ciemnej stronie i on chce straszyć, on chce mówić o tym, że będzie tak i tak. Ludzie oczywiście, wiadomo, że takich informacji się boją, więc oglądają te informacje, apokalipsa, upadki i tak dalej. No i linia pracy istot światła, która robi wszystko, aby tak się nie stało, aby nie było apokalipsy, aby były ostrzeżenia. Pokazuje w przestrzeni, co można zmienić, nad czym można pracować. I ta linia jest zupełnie inna. Upadek USA, nie ma upadku USA, jest transformacja do tego, co stworzył pan Putin. Czyli transformacja do tej strefy, która została mi pokazana. Została pokazana mi już w styczniu. Rosja, Chiny, USA, piramida, do której będą dołączały państwa, aby ubrać się w przystań. Jedni zrobią to później, inni wcześniej. Dlaczego? To bardzo proste. Donald Trump jakby scala, jak mówiłem, Amerykę i Amerykanów. Chce pokazać, że jest świetnym biznesmenem, że świetnie czyta to, co zostało pokazane mu i to, co się dzieje na ziemi. Dzwoni do pana Putina, jakby wszystko jest ustalane, wie dokładnie, co robi pan Władimir, bawi się w tą potyczkę, tak, Rosja, USA, w te embargo, pozwalając mu
jakby za plecami ważnych obywateli i tych zapatrzonych w nienawiść do Rosji organizować tą przystań. Właśnie zorganizowali przystań na 3 miliardy ludzi. Za chwilę każde państwo, które dołączy do nich, będzie jakby potęgować tą przystań. I on to robi. Czyli tak naprawdę zaślepiono nas nienawiścią do Rosji, w cudzysłowie nas oczywiście, bo powiedzmy, że tych, którzy mają tą nienawiść i chcą strzelać się z Rosją za dziadka i za komunę, a otworzono mu drogę do tworzenia przystani na ziemi. Nowy porządek świata to przystań na ziemi, aby istoty pozaziemskie miały z kim rozmawiać i miały przedstawicieli wszystkich ras w jednym miejscu. Zobaczyły, że ludzie są gotowi po ultimatum zbudować jedność. Jedna waluta, jedne zarobki na całym świecie powodują, że wszyscy ludzie zaczynają oddychać. Ktoś nie będzie pracował za 5 dolarów, żeby ktoś inny mógł nieść garnitur za 200 dolarów. I pośrednicy, korporacje zarabiają takie olbrzymie pieniądze. Czegoś takiego ma nie być, bo ultimatum, które przyjęli w 2014 roku od obcych, właśnie, w cudzysłowie obcych, właśnie zakłada jedność. I ta jedność będzie budowana poprzez właśnie anomalie pogodowe, a nie poprzez trzecią wojnę światową. Dlatego nie będzie upadku Ameryki, upadku Europy i tak dalej. Będzie transformacja. I to zostało mi pokazane. Transformacja do tego, co zostało już pokazane i co zostało już stworzone. Miesiąc wrzesień, bardzo trudny miesiąc, jak powiedziałem, ale miesiąc, który bardzo mocno uczy wszystkich. Czyli materia będzie zabierana po to, aby ludzie się odspawali od materii, a zrozumieli wartość życia, wartość jedzenia, wartość wody. Żeby nie smarowali sobie dżemem złota, bo tym się nie najedzą właśnie, kiedy domy są zalane, tylko po prostu zrozumieli, czym jest żywność, woda i jedzenie. I dokładnie tak to będzie wyglądało. Pan Putin buduje przystań, a pan Trump robi jedno. Musi zgasić w Amerykanach przywiązanie do dolara. Czyli oni mają wpompowane w swoje komputery biologiczne, swój rozum, że rządzili światem, że dolar rządzi światem i że są potęgą. I teraz jak trzeba to myślenie wyrzucić z ich komputerów? Jeżeli pan Trump powie, że dolar zniknie, jutro nie będzie dolara, będzie kryptowaluta, którą ustalamy z Rosją, z Chinami, z Brazylią i z innymi krajami, to co się dzieje? Oni nie są potęgą. Oni już są w jakiejś unii, czyli już są połączeni. Z kim? Z największym wrogiem, czyli Rosją. No w to gotuje ich umysły i on ma połowę Amerykanów na ulicach i zaczynają się walki, zaczynają się zamieszki. Więc doskonale wie, że najpierw pogoda sprowadzi Amerykanów do pozycji. Musimy myśleć o sobie. Dar życia jest najważniejszy. Dar jedzenia i wody jest najważniejszy. Klimat się zmienia, więc tutaj nie biegamy za dolarem, żeby mieć więcej i więcej, bo za chwilę klimat zmieni mój dom i moje inwestycje w zero. Więc automatycznie trzeba zacząć myśleć inaczej. Myśleć globalnie, że jesteśmy jedną cywilizacją, jednymi ludźmi. Ziemianami. I w ten sposób takie myślenie będzie teraz powstawało, aby zbudować przystań i aby ci, którzy by uczestniczyli w ultimatum, istoty pozaziemskie, które przekazały nam to ultimatum, aby mogły wreszcie się pojawić i powiedzieć: odrobiliście lekcję. Przykro nam, że to szło przez takie lekcje, w cudzysłowie przykro, ale nic by was nie odspawało od waszej materii, od waszych samochodów, od waszych pieniędzy, od akcji itd., itd. Wybraliśmy ten sposób, bo kiedy mówiono wam, bądźcie szlachetnymi ludźmi, szanuj bliźniego swego, to kłóciliście się, wyzywaliście się i nawet chodząc do tych swoich świątyń, wychodząc stamtąd, już żeście się kłócili, już żeście byli zazdrośni, zawistni. Więc automatycznie trzeba było spowodować, aby to wszystko, co się zadziało tutaj na ziemi, zbudowało was jedność i myślenie, że jesteście braćmi i siostrami i pochodzicie z jednego źródła, bo wszyscy pochodzimy z tego samego źródła. I po to jest to robione. Dlatego zło oczywiście, czyli ta negatywna część istot, która wybrała zazdrość, zawiść, nienawiść, w cudzysłowie oczywiście, będzie ona nam próbowała te umysły zagotować. Będą próbowali wgrać nam nowe programy, programy strachu i lęku, no bo z tym się karmią, tak? Są to istoty, które się karmią lękiem, więc im więcej ludzi się boi, tym oni żyją, tak? Oddychają tym lękiem. Kiedy nie będziecie się bali, ich nie będzie. Na tym polega cały geniusz taty. Macie wybór. Strach i lęk
powoduje, że nie macie wiary w tego, który nad wszystkim, wszystko stworzył, nad wszystkim panuje. Kiedy macie strach i lęk, automatycznie wasze życie jest takie samo. Drga, nic się nie układa. Kiedy macie pewność, że tatuś wam pomaga, wasze życie dzieje się, zmienia się i dzieje się w nim cud. I to każdy z nas ma Boga w sobie. To, jakiego Boga do siebie wpuści, zależy od niego. Jeżeli wpuścisz Boga pełnego żalu, smutku, strachu, lęku, to nie dziw się, że twoje życie takie będzie. Jeżeli wpuścisz Boga pełnego miłości, to twoje życie będzie pełne miłości. I na tym polega zmiana na ziemi. Smutne jest to, jak powiedziałem, że musimy przejść przez takie anomalie pogodowe, żeby odspawać ludzi od pieniędzy i poprzeprogramowywać umysły. Ale lepsze to, jak niż trzecia wojna światowa. To do trzeciej wojny światowej. Straszy nas się Koreą. Teraz opowiem o Korei. Jak byście się czuli w pozycji osoby, która siedzi na górze złota, ma sześć, jego wartości naturalne, tak powiem, te surowce naturalne, są warte 6 bilionów chyba dolarów, z tego co obliczyli. I nikomu nie można ich sprzedać, bo tak go zrobili, tak go dali go w embargo, że nie pozwalają mu tego ruszyć. A potem mówią mu też, ruszysz to, ale pod naszym patronatem. Tak jak zrobiliśmy to w Afganistanie, w Iraku, w Libii. Czyli możesz handlować, ale my tutaj, Amerykanie, będziemy z tego czerpać korzyści. No i on się zagotował, tak? No bo ma tutaj pod sobą worek złota, mógłby stworzyć najbogatszy kraj na świecie, a tu go z każdej strony zamknęli, że nie może nawet tego wydobywać i sprzedawać. I dają i szantażują go, że masz to robić, ale pod naszym patronatem. Sam nie będziesz tego robił. No to co miał zrobić? Po prostu pokazał im, że ma broń, której oni sami się boją, żeby pozwolili mu wreszcie wydobyć to, co jest i podnieść ten kraj w takiej formie, jaką on sobie tam życzy. No i to o to wszystko chodzi w Korei. O te surowce mineralne, o to, co ma. I o to, że dawno go po prostu zamknęli w złotej klatce. Do tego nie ma tam dostępu bank światowy. Nie ma układania ekonomii tak, jak oni sobie chcą. No jest zupełnie inaczej. Więc automatycznie. Tutaj nie chodzi o rozpoczęcie III wojny światowej. Chodzi o to, żeby pokazać światu, jak zawsze, tak jak było z Irakiem, z Afganistanem, żeby pokazać światu, że to on jest zły, a my jesteśmy ci dobrzy, którzy was bronią. I to my będziemy mu niszczyć kraj dla was, dla waszego dobra. Tak jak było w Iraku, no, kiedy Irak chciał rozliczać się w euro za ropę, Amerykanie zrobili kolejną wojnę, bo masz rozliczać się w dolarach, albo zabierzemy ci całą tą ropę. Tak samo było w Afganistanie, wszystkie te, w Libii, złoty dinar, tak samo tutaj. Wszystkie te ataki na te kraje wmówiono nam, że to jest ich wina i oni atakują dla naszego dobra. Mało tego, nasi żołnierze ginęli po to, żeby Amerykanie mieli ropę. No to kompletny absurd. I wydaje im się, że tam jest się w honorze, odchodzi się z honorami, z dumą, bo ja jestem żołnierzem. Nie, zostałeś oszukany i wyceniłeś swoje życie na żołd i na kawałek ropy dla tego kraju. I to jest smutne, że większość tych ludzi tak nie patrzy na swoje życie. Że ryzykuje życiem tylko dlatego, żeby ktoś miał z tego zyski. I to zyski takie, że on z tego nic nie będzie miał. Bo cenę ropy będą dyktowali jemu i on będzie ze swojego żołdu musiał płacić za tą ropę. Chociaż ona mogłaby być bardzo tania, bo jest ich bardzo dużo i teraz, kiedy jest przejście na elektryczność, to ropa powinna kosztować złotówkę. Albo 50 groszy. Bo to jest koniec tej ery. Więc jak jest koniec, to ta cała nadprodukcja i ta całe te magazyny, które tam zalegają, miały służyć na 20 lat, a teraz się okazuje, że auta elektryczne i elektryczność spowoduje, że tego nie będzie, że nie będzie to potrzebne. I automatycznie za to giną na ziemi ludzie, oszukani. Natomiast wmawia im się, że to jest jakaś wyższa idea, że oni muszą tam być, tak? I oszukuje się ludzi poprzez te media, promując, że te kraje były złe, że trzeba było je napaść. Trzeba było zabić tych ludzi, tą ludność cywilną i tak dalej. Że popatrzcie, jak oni tam żyją, że my musimy to zrobić. I tak było cały czas. Tak samo z państwem islamskim. Stworzono państwo islamskie i wpuszczono tak, aby zrobili to, co zrobili, sponsorując ich i dając im broń do ręki. I dlatego nie dziwcie się, że pogoda składa ten kraj, który do tej pory rządził. I że dadzą tam przywódcę, który umie się układać w biznesie z innymi przywódcami. I on to robi. Dokładnie to robi. Tylko, że musi zapanować nad tym ego Amerykanów
i musi zapanować nad połową Amerykanów. A im więcej ich będzie myślało o tym, że w każdej sekundzie swojego życia może stracić dom, albo stracili dom i materię i to wszystko, na co im zależało, im więcej ich zobaczy, że dolar słabnie, że po prostu spada, bo im większe szkody, tym waluta jest słabsza, tym szybciej odspawają się od dolara. I automatycznie wtedy pomoc, którą wyciągnie Rosja i te kraje, które przyjdą do niej, czyli do tego rządu światowego, będzie zaakceptowana przez Amerykanów. I wtedy kolejne państwo wejdzie do tej strefy, którą zbudował teraz Putin z innymi. I tak to będzie działo się na świecie, bo tak jest przepowiedziane i tak to widać w tym momencie. Czy to się komuś podoba, czy nie, nie ma znaczenia, bo świat ewoluuje. Ewoluuje do prawdy, że nie jesteśmy sami, że pochodzimy z jednego źródła i że jesteśmy swoimi braćmi i siostrami niezależnie od koloru skóry. I że nie mamy być wybrańcami w jakiejś religii, tylko wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. I dokładnie na ziemi będzie sprzątanie wszystkich tych podziałów. Transformacja wszystkiego, co znamy. Religii, narodowości i po to to jest. Ja się bardzo z tego cieszę, bo 4 lata temu zostało mi to pokazane i cieszę się, że to się realizuje na moich oczach. W tym momencie wiem, że śmierć nie istnieje, więc odprowadzenie na drugą stronę to norma. Odpoczynek po drugiej stronie albo to, co sobie stworzycie. To będzie, taka będzie wasza druga strona. Te wasze przekonania, wasze pliki w głowach, które powodują, że bycie się śmierci, będą układały wasze piekło, czyściec, niebo po drugiej stronie. Bardzo się z tego cieszę, że informacje na temat, jak jest po drugiej stronie, spływają zewsząd do nas. I że bardzo dużo ludzi, zwłaszcza kiedy tutaj odchodzą ich bliscy, zaczyna się tym interesować. Poza głównym nurtem religii, która wiele razy okłamywała ludzi. I dlatego ta religia też zostanie przetransformowana i też będzie pokazana nam, że nie jest wolna od wstrząsów i od tego, co się dzieje na świecie. Grupa NWO, Nowy Porządek Świata, a ja to nazywam przystaniu, będzie polegała na tym, że wszystkie państwa, które będą chciały dołączyć do tej wspólnej waluty, będą miały jeden proces, jeżeli chodzi o podatki, w cudzysłowie, dopóki nie zrozumiemy, że to jest nic nie warte. Jeden proces prawny, więc jeden proces, jeżeli chodzi o ludzi, o zarobki i tak dalej. To będzie układanie ludzi pod złoty wiek, pod przystań. Wszystko dlatego, że skończył się ten okres, kiedy kłóciliśmy się, kiedy mieliśmy taką wolną wolę, tak, że niszczyliśmy swoją planetę. Na czym polega jakby obserwacja planety, która ma wolny wybór, wolną wolę? Polega to na tym, że istoty od światła, projektanci, którzy zaprojektowali to wszystko, oczywiście też pochodzą od źródła, patrzą, do czego zmierza ta cywilizacja, która jest tutaj oparta na wolnej woli, na podziałach, na religii. Możesz żyć z Bogiem, możesz żyć bez Boga, możesz zabić, możesz ratować życie. Jest duży wolny wybór. Natomiast w sobie mają tutaj hamulec ręczny, czyli moralność, sumienie. Automatycznie to wyznacza twoją drogę. I kiedy okazuje się, że cywilizacja wybiera tą ciemniejszą stronę, czyli siedzi jedną nogą w piekle, jedną w niebie i więcej jest tych, którzy siedzą nogą w piekle. Czyli umysły zaczynają być kontrolowane bardzo mocno. Pliki programów jakby są wpisywane na złość, agresję, nienawiść, wojny, podziały itd., itd. W tym momencie istoty od światła mówią koniec. Ta cywilizacja nie rokuje, ale nie trzeba jej zalewać. Po prostu damy szansę zrozumienia i uwolnienia świadomości. I tą szansę otrzymaliśmy po 2012 roku i to się dzieje. Mój kanał jest dowodem na to, że ta świadomość uwolniona daje mnóstwo możliwości. Ja się z tego bardzo cieszę. Ludzie, z którymi się spotykam, również uwolnili siłę w sobie, uwolnili nogę z piekła i zaczęli żyć w świetle, mówiąc, czyniąc. I to jest bardzo piękne. I automatycznie prosimy o to, aby każdy z was wybrał, opowiedział się po stronie światła i wtedy wszystko się zmieni, ustabilizuje się klimat. 4 lata, o których mówiłem teraz, które się rozpoczęły, 17-20, będą bardzo, bardzo trudne, dlatego że jest to jakby transformowanie starego systemu. Dla tych, którzy się przyspawali się do starego systemu, będzie to trudny okres. Dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi, dla obudzonych, będzie to okres bardzo dynamicznej pracy, tak powiem, bo wasze medytacje powodują też zatrzymanie pewnych zjawisk oraz danie energii pozytywnej do tego, żeby ta transformacja szła właśnie w pozytywną stronę.
zatrzymywanie tych apokaliptycznych wydarzeń, tych jakichś ciemnych przepowiedni, które gdzieś tam będą. Więc transformacja przestrzeni ma zadanie, aby uruchomić ludzi, uruchomić ich myślenie w jedność, w prawdę i aby zadbali nie o swój kawałek ziemi, tylko zrozumieli, że ten kawałek należy do ziemi i że obok są bracia i siostry i że nie dbamy tylko o kawałek naszego kraju, tylko o całość planety. Anomalie pogodowe dotyczą wszystkich i będą uczyły nas jedności. Natomiast nie widzę kompletnie żadnych apokaliptycznych wydarzeń, że umiera milion osób, czy 2 miliony, czy 10 milionów osób. Widzę tylko ostrzeżenia. Widzę możliwości odejścia i przyjścia. Oczywiście są ludzie uparci, którzy nie zostawią swojego domu i będą siedzieli w tym urwanym domu i tam umierali. Ale większość ludzi zostanie ostrzeżona i na razie zostanie przetransformowana, przeniesiona, tak, aby tam wszyscy razem modlili się, tak jak było w tym samolocie, modlą się, aby wylądować. I tu będzie tak samo. Im więcej modlitw, tym te zjawiska będą cichły, tak jak w Meksyku. Kiedy ten cyklon miał uderzyć w Meksyk w tamtym roku, modlitwy spodobały, że się rozpłyną. I szok. Doszedł do portu, trochę nawywijał, w cudzysłowie, i nie ma, znikł. Znikł, bo Meksykanie w głębi modlili się o to, żeby tak się stało. Czyli pokazano nam siłę myśli. Amerykanie to samo. Mają dokładnie tą samą drogę. Czy ją odrobią? Ja wierzę, że tak. Więc automatycznie tak będzie teraz to robione. Natomiast nie zmienia to jednego, że przystań będzie budowana przez tak zwanego znienawidzonego człowieka, przez pół świata, bo pół świata nienawidzi Rosji. Opowiem o komunizmie, albo powiem to w innym filmie. Mam nadzieję, że wtedy zrozumiecie, czym był komunizm i że spojrzenie na komunizm od tej strony, nie od dualizmu dobro-zło, spowoduje jakby was coś innego. Także teraz mamy budowanie przystani. Zostało to na naszych oczach w tym miesiącu rozpoczęte. I jedni nazwali to nowym porządkiem świata, ale nie ten, który prowadzi do depopulacji, wyrzućcie to z głowy, tylko ten, który prowadzi do przystani, po to, abyśmy mogli wreszcie, o czym wielu z was marzy, spotkać się z tymi istotami pozaziemskimi, które mieszkają z nami na naszej planecie i razem zacząć korzystać z kosmosu, z wszechświata. Żeby to ultimatum, które było w 2014 roku, wypełniło się. I wszystko jest właśnie po to. Dziękuję za ten film.